Witam. Dziś pokażę jedno z moich radyjek lampowych. Tak jak widzicie, kaprys. Trochę to krzywo tak wygląda, tak? Ale chciałbym udowodnić i pokazać, że to radyjko już ma 62 lata. Dlatego ściągnąłem tą tylną pokrywę, żeby pokazać, tak jak w tych radiach, zawsze były takie kartki, z jakiej skąd, gdzie były robione i data, tak? O, widać lampy w tym radiu. I tutaj jest, nie wiem czy to telefon uchwyci. O, widać, 9 czerwca 60 roku było wyprodukowane w Świdnicy. Także gra. Oczywiście, tak mam nadzieję, tak, bo ściągnąłem. Kiedyś dawno nie odpalałem tych moich niektórych radyjek z kolekcji. Może nie wszystkie grają, tak, ale grają niektóre. Trochę samemu, tak jak już wspomniałem, trochę samemu jest wszystko źle robić. Ale obrócimy go, tak? Nie, może jeszcze nie obrócę. Włączę do prądu. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie wystrzeli nic. Nie, udało się. Jak to się mówi? A, zasilania nie włączyłem. Gdzieś to zaraz ja pokażę i obrócę z przodu. O! Gaszę światełko, żeby może było widać. O! Coś tu się świeci, jak widać. O! Lampy też się odpalają. Żarzą się. Tak? Tutaj też się żarzy. O! Nawet już coś słychać. Coś potrzaskuje, brzęczy. Super. Powiem, nie wiem, kiedy ono było ostatnio odpalane. Oczywiście jak każde jakie radio mam, to też sprawdzam. Jak gra to gra, to fajnie, cieszę się bardzo. Pomału obracam. Zaraz, żeby kurczę tu nie narobić ambaransu. Przepraszam, że to tak kiepsko trochę samemu, tak jak wspomniałem. To wszystko ogarnąć. Tutaj mam taką antenę. Antena radiowa uniwersalna. Z jakimiś tam wtyczkami. Nie wiem, kiedyś od kogoś dostałem po prostu, tak? No ale dobra, zaraz, głośniej. A, długie. Bo długie, w takim tylko długie będą grały. Głośniej. O, coś tam słychać, ale nie ma nic. Skala się przesuwa. Nie ma, chyba trzeba. Kurczę, znowu muszę odsuwać. Aj, ale to nic. Może coś tu zagra. Żebym zaraz nie dotknął czegoś. Tylko się za. O! Coś zatrzeszczało. Nie wiem, czy to od anteny tej. O! Super! Kurczę! Nawet teraz przygaszę światło. Oko! Widać? Na zielono świeci, tak? Nie wiem, to powinno się jakoś. Zatrzymajcie żołnierzy, karabiny im weźcie. No nie, ale widać, oczko na zielono. Coś tam się świeci, tak? Mam 20 lat. Moja dziewczyna.
No i kurczę, fajnie, naprawdę. Kilkanaście lat nieodpalane przeze mnie, bynajmniej. Ale mówię, tak pokażę, tak? Powiedzmy, dla pocieszenia oka. Można powiedzieć, gra i buczy. Super. To regulacja barwy tonu. Teraz więcej niskich chyba. Piękna sprawa, naprawdę. Tak jak nieraz wspominałem, to była podstawa w domach w latach 60., 70., w 80. to już. W 80. to już właśnie coś nowego zaczęło wchodzić, tak? Jakie transformatorowe radyjka już zapominano, tak? A to takie, można powiedzieć, fajny mebelek. Tak jak widać, różne kolory były tych radyjek. Tutaj tak troszeczkę widać moje lampy. Jak to się mówi, w tle. Jak te radyjko tak coś błyszcze, to takie moja kolekcja lampek naftowych, ale to też nieważne, nieistotne. To jest najważniejsze, tak? Że gra. To przełącznik na gramofon można by było podłączyć jeszcze, ale no mam. Coś tam by trzeba było podłączyć. Ale o, długie. I grają. Znaczy nie grają, gra radyjko. Super, ponad 62 lata i gra. Naprawdę. Coś pięknego. Bynajmniej dla mnie, tak? Ale fajnie, że można gdzieś tam to jeszcze gdzieś ujrzeć, zobaczyć i posłuchać. Nie wiem, pioseneczka chyba jest związana z tym, co się dzieje teraz w świecie, bynajmniej na Ukrainie, tak? Bo Rosja w 2022 roku, tam pod koniec lutego, postanowiła napaść na Ukrainę. W związku z tym. Pozwólcie nam żyć. Chyba taka piosenka właśnie. To Stan Borys i Stan Borys przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dziękuję Mario za zaproszenie. Wiesz, słuchanie samego ciebie teraz. Wzruszyłeś się bardzo. To jest niesamowicie aktualna piosenka napisana w czasach wojny w Wietnamie, prawda? Tak. Dokładnie nagranie powstało chyba w 67 roku. I też bardzo aktualnie przewidział to Bogdan Lebel. No właśnie, i znalazło się na pierwszej płycie zespołu Blackout. No nikt nie przypuszczał nawet, że stanie się aż tak boleśnie aktualny teraz. Ta druga piosenka Bogdana Lebla to Te bomby lecą na nasz dom, także z tej płyty Blackoutów. Ona zabrzmi po naszej rozmowie, ale chciałam przy okazji zapytać, czy to, że jesteś w Polsce, to znaczy, że zostaniesz na dłużej, czy tylko na chwilę wróciłeś? Tylko na chwilę. Tak jak wspomniałem właśnie. Obecna sytuacja, może jakieś letnie, nie wiem, może nieciekawa. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Ale zatrzymam się na. Są tam walki, są ofiary. Przykre to jest, tak, że w tych czasach, w XXI wieku, takie rzeczy się dzieją. Ale no cóż, no po prostu zbieg takiej okoliczności jest, że no kurczę, włączyłem te radyjko, tak chciałem pokazać. No jest tak, jak Państwo wiedzą, widzą. W tym 22 roku właśnie, koniec lutego i marca, takie rzeczy się dzieją. Przykre to, ale prawdziwe. Cóż poradzić. Ja się tylko cieszę, że może kiedyś to będzie takie w sumie pamiątkowe nagranie, tak? Że jako radyjko
60 tego, lat, co 62 lata i ono gra i po prostu taka czasu, akurat, kiedy no niechcący, taka audycja, tak? Znaczy rok, audycja, no tak w każdym rano, radiu leci, nadawana jest, stali, tak? Na antenie wszystko, no i tutaj akurat pani rozmawia z autorem tej piosenki, lecą bombę. Przeżywamy. Tak jak powiedziała, że to... W XXI wieku to samo. Tak właśnie, jak to pan mówi, w XXI wieku to samo. A kiedy te piosenki powstawały, kiedy powstawała Także bardzo dziękuję. Blackoutów, to ja się cieszę, że radyjko gra. Mogłem się może pochwalić troszeczkę. Super sprawa, naprawdę. To jest może już teraz praktycznie chyba nie do dostania, tak? Można powiedzieć. Głównie w Stanach Zjednoczonych. Bo nie ma tego, tak? Ludzie niejedni, znajomi, czy coś gdzieś, jakiś remont mieszkania, ty coś tam może masz. Ty wyrzuciłem, bo niepotrzebne, bo stare, każdy to już, nie wiem, bo nie gra, ale kwestia, nie wiem, może fakt, że pewnie to też się nie znam na elektronice, ale fajnie, jak ja to mówię, można coś naprawić, później to włączyć, jak to się mówi, z duszą i z historią to wszystko jest. Super, dziękuję bardzo.